gdybym nie był piłkarzem, to byłbym... Nie wiem, kim byłbym. Nawet sobie tego nie chcę wyobrażać. Za 15 lat będę... Mam nadzieję, że przebiegnę maraton. Za granicą kibicuję... O ja... Ciężkie pytania zadajecie, naprawdę. Kibicuję... temu klubowi, w którym aktualnie gram. Trochę dyplomatycznie. Ulubiony piłkarz dzieciństwa... będę Zidane. Nikt mnie nie pokona, wy... O ja... W kości. Najbardziej boję się... No, niczego się nie boję. Pójdziemy na twardziela. Najbardziej denerwuje mnie obłuda. Drugą połowę poznałem na GG. Osoba spoza świata sportu, którą chciałbym poznać. Niestety nie będę miał takiej możliwości. Jana Pawła II. Miejsce na świecie, które zrobiło na mnie największe wrażenie. Florencja, bardzo, bardzo przyjemne miasto. Polecam. Byłem z siebie dumny, gdy... Nigdy nie byłem z siebie dumny. Moim marzeniem jest zdobyć trofeum z reprezentacją. Po meczu lubię iść spać. Kultowy tekst z szatni piłkarskiej się gra, się ma. Na imprezach bryluje, nie bryluje. Największy dowcipnik, Grosik. Modniś, Piszczu. Późniarski, chociaż chyba ja. Chociaż się nie spóźnia, ale dobra. Najlepszy piłkarz, z którym grałem, Mats Hummels. Najlepszy piłkarz, przeciw któremu grałem, Cristiano Ronaldo. Mój rytuał przed meczem? Nie mam rytuałów, bo uważam, że jest to dla słabych ludzi. Najbardziej pamiętam burę w szatni? Jurgen Klopp mówił, rusz dupę.